Dwa, jeden, zaczynamy. Witam serdecznie wszystkich chętnych i spragnionych oglądania, jak wygląda gra Destiny 2, dodatek Upadek Światła. Dzisiejszej nocy spróbujemy swoich sił w PvP. Ja nazywam się Ghost Phoenix i chętnie spędzę z wami troszeczkę czasu w uniwersum strażników i złych gości, którzy chcą nam dopiec. Znajdujemy się w wieży, czyli w miejscu, takim głównym hubie gry. Jak ktoś grał w Warcrafta kiedyś, to wie. Coś a la Ogrimmar lub Stormwind. Jakby nie było, For the Horde. Oczywiście. No i co? I zaczynamy. Żeby była jasność. Nie jestem żadnym specjalistą od gier PvP. Mam 38 lat, jestem mieszkającym samotnie facetem, który po pracy lubi się odprężyć i pograć sobie trochę w gry. Co też zamierzam uczynić. A jako, że mieszkam sam, to z przyjemnością sobie streamuję. Dla mniejszej bądź większej ilości osób. Rzucam to również na YouTube. Wiem, że są ludzie, którzy może podzielają moje zainteresowania światem sci-fi i tak dalej. Może im się spodoba ta gra. No i może będą chcieli mi przez chwilę potowarzyszyć. To wiem, może ich to, że tak powiem, skłoni do tego, by zakupić tą grę i spędzić troszeczkę dobrego czasu. Może się tu spotkamy w środku. W każdym razie, do czego zmierzam? Zmierzam do tego, żebyście brali to z dużym przymrużeniem oka, co będę tutaj robił, ponieważ nie jestem żadnym specjalistą od tej gry, gram w nią może od miesiąca. Tak naprawdę odkrywam ją od zera. Jest to plus i minus. Minusem jest to, że no moje tipy nie będą najlepsze w pewnych aspektach technicznych dotyczących gry Destiny 2. Ale na pewno kilka tipów ciekawych jestem wam w stanie przekazać, ponieważ gram w gry komputerowe od dziecka, jestem uzależniony, można powiedzieć. Bardzo to lubię. Ale do rzeczy. O co chodzi w tej grze Destiny 2? Dlaczego w ogóle cokolwiek tutaj, jakieś aktywności i tak dalej, zaczynać? Więc tak, to jest nasz bohater, łowca. Tu mamy jego aspekt, mamy trzy różne aspekty. Ja lubię rewolwerowca ognistego. A tu mamy bronię. No i tu jest nasz item level, czyli poziom naszego orężu. Chcemy go oczywiście zwiększyć, jak w każdej grze RPG. Chcemy progresować, chcemy iść do przodu. Po zakończeniu głównego scenariusza na naszej mapie pojawiają się takie żółte kropeczki, kółeczka. To są misje. Te misje dają nam dodatkowy oręż o wyższym levelu niż posiadamy obecnie. No i co dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj sobie wskoczymy do Tygla. Tygiel, jak fajnie nazwa wskazuje, to rozgrywki gracz kontra gracz na zasadzie Capture the Flag, Deathmatch, wiecie, o co chodzi. Na pewno wiecie lepiej niż w ogóle ja to jestem w stanie opisać. Ale żeby te wspaniałe zadania ukończyć, trzeba przeczytać, co trzeba zrobić. Proszę bardzo, cotygodniowe. Ukończ mecze serii kwalifikacyjnej, mecze 7. Do wygrania jest róża, rewolwer. Rywalizacja 3x3. No i cóż więcej dodać? Zaczynamy, lecimy. Nie ma się co opierdzielać. Podoba mi się ta róża, to chyba rewolwer. No i tyle. A, co ja chciałem. Kurczę, czekajcie, anuluj. Anuluj. Jeszcze raz lecimy do wieży. O co chodzi? Zapomniałem o jednej bardzo ważnej rzeczy.
tej grze funkcjonuje coś takiego jak oczywiście reputacje do różnych tak jakby NPC-ów, do różnych niegrywalnych postaci, takich jakby guide'ów, guidance, przewodników po różnych rodzajach rozgrywek. Za nie dostajemy różne nagrody. Żeby tą reputację zbierać, to oczywiście gramy sobie, wykonujemy różnego rodzaju aktywności, co jest fajne. To się dzieje samo od siebie. Do tego mamy jeszcze zadania od tych NPC-ów. No i tutaj mamy Świętej 14, Archiwum Zadań, Tes Żelazny, Mistrz. Szukamy szefa od Tygla. Ćwiczenia bojowe. Wyzwania Tygla. Idziemy porozmawiać z tym panem, ponieważ chcemy od niego wziąć jakieś zadania. Bo sam fakt grania już nam będzie tworzył, że tak powiem, będziemy się rozwijać. No ale ten pan daje zadania. Będziemy mieli swoją rangę również tutaj. No i po wykonywaniu tych zadań będziemy, ta ranga nam będzie szybciej wzrastać. Dlatego warto jest, zanim rozpoczniemy jakąkolwiek aktywność PvP, naprawdę bez względu na to, czy będziemy wygrywać, czy przegrywać, to nie ma znaczenia. Liczy się czas spędzony. To możemy pobierać te zadania od tych NPC-ów i wiecie, no, progresować. Więc co tu mamy? Zgodnie z zasadami, codzienne zadanie. Pokonuj przeciwników. Okej. Wiem, że ci się to... Co więcej, co mniej. Pokonuj przeciwników i używaj dowolnej zdolności. Biorę. Pokonuj przeciwników granatami. Biorę. Mecze w tyglu. Idealnie. I losowy cel. Cyk. No i mamy. Drogę strach. Mamy zadania. Muszę zarządzać cały... Ciśniemy sobie M, mapę. Nie każ mi czekać. To widzimy, że te zadania nam się tu pojawiły. Pokonuj przeciwników tytanów, ok. Istnieją korzyści z czerwonej. No i teraz możemy już bez kompleksów skoczyć do tygla. Jestem dosyć podekscytowany, choć wiem, że będę tutaj posysał strasznie i nie będzie mi to szło dobrze. Wiem, że dużo graczy gra w tą grę właśnie o tej porze, ponieważ dużo graczy ze Stanów to gra. Raczej nie powinno nam to zbyt długo potrwać, poszukiwanie naszego teamu i teamu przeciwników. No i co? Chodzi o to, żeby wbijać tam i nawalać się, nie? Czyli co? Sama przyjemność. Więc zaczynamy. Mam nadzieję, że jakieś fajne, śmieszne akcje wyjdą. Mam nadzieję też, że nie będziemy czekać zbyt długo. No ale w międzyczasie możemy sobie spojrzeć na naszego bohatera. Cóż bym tu wziął? Tu mamy tak, legendarny pistolet maszynowy. Czemu nie? Tu mamy rewolwer. Tu mamy... karabin automatyczny. Tu mamy broń mele. Cóż z tego by można było wybrać? Myślę, że zacznę sobie grać z dwoma rewolwerami, bo lubię. Choć z doświadczenia wiem, że lepiej jest brać coś, co wystrzeliwuje jak najwięcej kuli, jak najszybciej. Czyli tutaj nasza broń dodatkowa. No ale do niej potrzebujemy amunicję. No ale dobra. Możemy jej nie mieć. Mam nadzieję, że gra się rozpocznie w miarę szybko. Jeśli nie, no to trudno. To będziemy musieli zmienić nasze plany na dzisiejszego streamka. Przepraszam. No i zamiast grać PvP, pogramy sobie PvE. Zobaczymy. Grupa rywalizacji. Aby móc się rozwijać jako strażnik, nie wystarczy walczyć na polu bitwy. Stara się doskonalić wraz z innymi. Szukajcie chwały, radości, walki i wzmacniajcie nią siebie nawzajem. Lord Shax. Oparty na umiejętnościach system kwalifikacji, w którym twoja skuteczność oceniana jest podczas
kilku meczy w celu umieszczenia się w grupie z graczami na podobnym poziomie. Pozycja w grupie wzrasta... A, znamy to skądś, co? MMR matchmaking system. Pozycja w grupie wzrasta wraz z wygranymi i poprawą wyników i spada wraz z przegranymi i pogorszeniem wyników. Naturalnie. Jaki jest mój cel? Dostać się do jak największych nobów, jakie są we wszechświecie, żeby móc robić zadania. Nie zależy mi tutaj na tym, żeby być jakimś najlepszym graczem wszechświata, bo nawet bym tego nie aspirował. Za cienki jestem. W każdym razie, bądź co bądź, jak mawiał Szekspir, trzeba rozdupcyć parę ubów. No właśnie. Oj, widzę, że to wyszukiwanie nie idzie najlepiej. Nie podoba mi się to, ale no dobra, poczekajmy jeszcze chwilę. Może coś się wydarzy. W międzyczasie chciałbym zaprosić wszystkich. O, proszę, proszę, już nie będziemy zapraszać, już mamy 3 z 6. To teraz to już poleci. Tylko chciałem zaprosić do subowania, łapkowania w górę mojego kanału. Nie jestem jakimś super fajnym streamerem, zdaję sobie z tego sprawę, ale próbuję się, że tak powiem, rozwijać cały czas. Pracuję full time job, normalnie, żeby się utrzymać, ale jednak fajnie byłoby jakiś mini sukces osiągnąć w tej działalności, którą teraz rozpoczynam, czyli streamowaniu gier. Jeśli cokolwiek wam się tu spodoba, jeśli cokolwiek będzie dla was przydatne, dajcie lajka, dajcie subka. Was to nie zaboli, a mi będzie, naprawdę bardzo mi to pomoże. W każdym razie wracając do tematu, mamy już 5 graczy. Zaraz się zacznie. Chłopaki, dziewczyny, zaraz się zacznie. Chłopaki, dziewczyny i osoby, przepraszam. Czasy się zmieniają. Trzeba używać odpowiednich... nie wiem, zaimków osobowych? Czy jak to się tam nazywa? Pani z polskiego by mnie teraz zamordowała. Ale nieważne. Ważne, że rozgrywka się zaczyna. Podejrzewam, że o tej porze trafimy na samych jakichś hardkorów. Więc będzie nam ciężko zrobić tutaj cokolwiek. No ale cóż. Raz się żyje, prawda? Wbijamy. Odgłaśniam sobie dźwięk. Trochę się skupiam. Lądujemy. Przetrwanie. Moc twojego ducha jest ograniczona. Przetrwaj za wszelką cenę. O! Zostały 3 życia. Już dostaliśmy mazak. Ale okej, to jest rozgrzewka, prawda? Miejmy nadzieję. Mamy go! Drużynie przeciwników skończył się zapas. Żyć! Mamy to. Odleczamy się. Została minuta. Wróg nie ma już żyć. Pamiętajcie, co on powiedział. Złapał nas. Nie znam jeszcze tych map, ale jak się nauczę, to został, będzie inna rozgrywka. O, tam się coś dzieje. 30 sekund. Zabij wrogów, a pozostaną martwi. O, udało się. Zmasakrowałeś ich. Miło, że nas team pustuje.
Ale nieźle. Mamy jednego kilka. Początek rundy. Prowadzisz. Zmieniamy broń. Jest. Dobra, uciekliśmy. O, prawie, prawie. Było blisko. Staliśmy tu sami. Została minuta. Prowadzisz liczbą żyć. Prowadzimy, więc nie możemy się wydupcać. Wróg nie ma więcej żyć. Zniszcz go. Co z tą grą? Gdzie jest muzyka? Został jeden przeciwnik. 30 sekund. Zabij wrogów, a pozostałych. Mamy go. Przeciwna drużyna przeszła do historii. Mamy go. Miło, miło, że coś tu robimy w tej grze. Jesteś o krok od zwycięstwa. Wykończ ich. Zostały 3 życia. Oj, słabo to poszło. Lecimy, lecimy pomagać. Lecimy, lecimy, lecimy. Ostatnie życie. Teraz albo nigdy. Mamy go. Wróg nie ma więcej żyć. Zniszcz go. Trzydzieści sekund. Zabij wrogów, a pozostaną martwi. Został jeden przeciwnik. No, przyjacielu. Nie znam te numery. Mamy to! Wszyscy przeciwnicy nie żyją. Brawo, my! Wszystkie życia. Zwycięstwo absolutne. To mi się podoba. To właśnie strażnicy podobni tobie przetrwają tam, gdzie inni zginą. Dobrze. Pięknie. Pierwsza gra za nami. Poszło nieźle. Nie powiem, że najlepiej, ale nie poszło też chyba najgorzej. No to jeszcze 6 gier. Miło, miło, nie powiem. Jakoś to poszło. Jakoś to poszło.
Coś tam pozabijaliśmy, chyba ze 4 fragi żeśmy zdobyli. W takiej rozgrywce to nawet nieźle chyba. Nie wiem, nie znam się. No w każdym razie no nie posysaliśmy jakoś strasznie. Widzę, że na tym poziomie, jakim gramy, to tak naprawdę jakoś mózg nie jest potrzebny, tylko refleks i dobre celowanie. Od czasu do czasu dobrze było chodzić strefowo w lewo, w prawo ładnie. No nie jest to Valorant. Ale dzięki temu nie zdychamy, zanim nie zobaczymy przeciwnika. Jaka jest przewaga tej gry nad Valorantem, w mojej opinii? Na ten moment tylko. No, czy wiadomo, Valorant ma swoje plusy też. To jest gra RPG, więc progresujemy. W każdej chwili naszą siłę, naszą moc, nasze przedmioty, które będziemy zdobywać w trakcie gry, możemy wykorzystywać na różnych płaszczyznach, a w Valorancie, no to wiadomo, jest cały czas ta sama rozgrywka. Wchodzisz i zabijasz, wchodzisz, giniesz, rozbrajasz bomby, no i spokojnie. To też nie jest złe, oczywiście absolutnie nie mam nic do Valoranta, lubię tą grę. No ale w Destiny troszeczkę inaczej to działa, prawda? To jest taki symulator innego świata. Z RPG, to jest imersja. Wchodzimy w świat strażnika i jesteśmy tym strażnikiem. Coś fajnego. Nie każdy lubi imersję w grach. Niektórzy wchodzą tylko po to, żeby ponapier... No. Przepraszam bardzo teraz. Ale jednak ten... Wiecie. Ten fakt, że możecie sobie pochodzić po mieście w tym stroju takim zdobytym z gier PvP i poszpamować trochę przed graczami, którzy w ogóle boją się tutaj wejść. No fajnie. Jeśli mogę mieć do was jakąkolwiek radę odnośnie gier PvP, jakikolwiek, czy to Liga, czy Valorant, nie bójcie się niczego, nie przejmujcie się rangami, naprawdę. Grajcie dla przyjemności. Jeśli macie jakieś głupie zadanie typu ustrzelić 10 headów, to bawcie się, strzelajcie 10 headów. Nie przejmujcie się, że są wasi znajomi, którzy są jakimiś super radiantami, mają jakieś super wysokie, nie wiem, challengerowe, diamentowe konta w, na przykład w LoLu. Nie przejmujcie się tym. Grajcie dla zabawy, dla siebie. Gra komputerowa, w mojej opinii, nie służy do tego, żeby się frustrować. Służy do tego, żeby fajnie spędzić czas, porywalizować z innymi ludźmi, nie cisnąć nikogo, nie hejtować. Po co? No wiadomo, no jak już gracie na tym najwyższym poziomie, no to się hejtuje, no bo kurde, jak można wytrzymać, nie? Jak jakiś teammate ci zdupce grę. No ale jednak na tym najniższym poziomie, bądź średnim, nie ma sensu się spinać, słuchajcie. To jest tylko i wyłącznie wasz czas. To jak się macie spinać, to idźcie, nie wiem, poukładajcie jakieś puzzle. Później sobie je powieście na ścianę. Będą ładnie wyglądać. Po co się wkurzać, tak? Nie rozumiem tego. Nie rozumiem tego. Kiedyś rage'owałem strasznie w grach, ale przeszło mi to i powiem wam, z wiekiem jednak człowiek staje się trochę mądrzejszy. Sorry. Ale nie może mądrzejszy od was teraz, tylko mądrzejszy od samego siebie, który był wcześniej, prawda? Każdy z nas ma jakiś inny poziom mądrości, bo nie mylić z inteligencją. To zupełnie dwie inne sprawy. No ale my lecimy. No tutaj kurde, mamy ekipę, fajne mają rajdy. Pimp my ride, you know? Słuchajmy, co mamy robić. Przetrwanie. Kolejny raz. Za każdą śmierć przyjdzie ci słono zapłacić, strażniku. Walcz z rozwagą. Dobra. O, zaczyna się! Zaczyna się!
Auć! Krzyżowy ogień. Nie ma lekko. Ostatnie życie. Teraz albo nigdy. O, nie. Dwomocie. Nie znam. Skończyły ci się życia. Nie strasz. Nie znam bić z dwoma naraz. Została minuta. Dobra, musimy troszkę mądrzej to zagrać. Trzeba to troszkę mądrzej zagrać. Wróg nie ma więcej żyć. Zniszcz go. Trzydzieści sekund. Obu drużynom skończyły się życia. Zakończ to! Został jeden przeciwnik. 10. Udało się. Wszyscy przeciwnicy wyeliminowani. Udało się! Oj, wyrównana gra. Przeciwnicy się wyprztykali, chociaż super dostali wynik. Co się tu dzieje? Gramy dalej, czy co? Czy się poddali? No, nie wiem, co się teraz dzieje w grze, ale okej, poczekajmy grzecznie. Przyda się troszeczkę odsapnąć. No słaby mamy score. Wydajność w walce 1-0, 1-1-4. Mamy po jednym dobrym graczu i po dwóch nubków w teamie. Początek rundy. Prowadzisz. Z czego ja jestem oczywiście jednym z tych nubków. Zostały 3 życia. Dobrze, żeśmy zadali obrażenia, ale niestety nie udało się nic z tego zrobić. Minuta. Nie wierzę. Teraz albo nic. K1 do 1. Spoko. Bierzemy broń. Bierzemy. Masz już więcej żyć. Przeciwnicy nie mają żyć. Wykończ ich. 30 sekund. Obu drużynom skończyły się życia. Zakończ to. Siedzimy tu. O, miał nas. Nie mieliśmy jak strefować. Bo tu była ściana niestety. No tak sobie to tłumaczę. Tak sobie to tłumaczę. No niestety. Wrogowie okazali się lepsi od ciebie. Okej, okay, jeden, jeden. O, zostaliśmy w ogóle we dwójkę. No to trochę tłumaczy. Remis. Może być tylko jeden zwycięzca. Ale musimy sobie poradzić.
Zostały trzy. O, w tył nas dołatwił. No cóż, ciężko jest wygrać. Się gra tu V1. Kampimy. Minuta. Ostatnie życie. Drużynie przeciwników skończył się zapas żyć. Przepraszam. Mamy szansę. Skończyły ci się życia. Nie strać tego. 30 sekund. Obu drużynom skończyły się życia. Zakończ to. Ty, ja też wezmę łuk. Twój przeciwnik okazał się lepszy. It's okay. No ciężko jest. Jest o krok od zwycięstwa. Podstaw mu nogę. Zostały 3 życia. Nieźle to mu poszło. Zniknął mi. Normalnie zniknął mi chłop z ekranu. Ostatnie życie. Teraz albo nigdy. Minuta. A! Ci się życia. Nie strać tego. Granat. Jesteś ostatnim żywym strażnikiem. Szlag. Powalono cię. To już nic. No to mamy pecha. Skończyły się życie. No nie udało się, nie udało się. Szacun, szacun. Tak bywa, no. Każdy strażnik upada. Liczy się to, co robi potem. Pamiętajmy, dopiero się uczymy. Dobra, lecimy do ubikacji. Zaraz wracam. Proszę, uzbrójcie się w cierpliwość. Halo. Dobra, otwieramy nawigatora i lecimy do wieży, bo chcę coś zrobić. Chcę zmienić broń, ponieważ no jakoś nie czuję tej, co mam. A chciałbym coś tam jeszcze ponapierdzielać trochę lepiej.
mam na stanie magazynowym, tak to nazwijmy. Mam na stanie magazynowym ciekawą broń. Dobra. O, otwórz. Cóż my tu dostaliśmy? Nic nie dostaliśmy, dobra. O co chodzi? Chodzi o to, że fajne są te karabiny, ale ja chcę mój karabin. Gdzie jest mój ulubiony karabin? Przejrzyjmy tutaj nasz inwentarz. O, ten lubię też, no. Co my tu mamy? Gdzie on jest? Gdzieś to musi być. Gdzieś tu musi być nasz ulubiony karabin. On tu gdzieś jest. Jest! Ogma KP6. Lubię ten karabin. Mamy tak, łuk 1750, rewolwer. No to co, poświęcimy coś, nie? Ten karabin poświęcimy. Jesienny wicher, uuu. Aha, ogma jest... Dobra, to tak, to zrobimy tak. Ogmę założymy. Ogmę założymy i ją zboostujemy przy pomocy tego. Okej. A tutaj... Wypróbujemy ten karabin. Lecimy. O, udało nam się zadanie zrobić, widzicie? Tygiel. Let's go, let's go. 7 gier, zostało 5. Jest północ 20, no może się uda. Co to za emblematy? Trzy grupy wyrwa, aby wygrać, zdobyć. Przeciwnie zabierają się skrępy. Okej, okay. Seria kwalifikacyjna. 2 z 7 i zmiana pancerza egzotycznego wyczerpie całą energię zdolności. Okej, okay, no whatever. Spróbujmy coś tam pograć jeszcze. Oczywiście na YouTube wrzucę jakieś tam skróty. Albo może całość, nie wiem. Może komuś będzie chciało się przewijać. Może zrobię timestampy. Zobaczymy. W każdym razie, no bawimy się, bawimy się. Na pewno jest to fajna zabawa. Naprawdę. I żeby nie było, Bungie nie jest żadnym moim sponsorem, ani niczym takim, jestem zbyt małym streamerem. Zbyt małym youtuberem. Po prostu, jeśli coś uważam, że jest fajne, to mówię, że jest fajne, no podoba mi się to. Jeśli kiedyś uda mi się urosnąć i Bungie nawiąże ze mną, że tak powiem, współpracę, to i tak możecie się po mnie spodziewać jedynie szczerych ocen sytuacji. Choć wierzę w to, że Destiny 3 nadchodzi, ponieważ mam wrażenie, że to chyba będzie już ostatnie Destiny z tej serii i chyba moim zdaniem już pojawią się Destiny 3 gra. Ale okej, okay, poczekajmy, zobaczymy. No tak czy owak, gramy 40 minut, zginęliśmy o wiele mniej razy niż podczas niektórych aktywności na mapie.
co jest fajne. Podnosimy nasz item level. To żyć, nie umierać, nie? Fajna zabawa. Trzeba tylko lepiej strzelać, szybciej strzelać i lepiej się ruszać. Dobra, to założymy sobie teraz coś takiego, że jak się pojawi przeciwnik, to idziemy w lewo, prawo, w lewo. I to będzie nasz movement. Czemu to mówię? No bo strefowanie jest cholerę ponoć ważne w takich grach, więc strefujmy mądrze. I na spokojnie celujmy, nie tracimy kurde głowy. Bo ja tracę tą głowę strasznie, jestem napalony. O, seria, rozdupić gościa, nie? Nie, to chyba trzeba z głową. Nagroda jest dla tych, co myślą. Trzymajmy w sumie do końca nasz doskok, odskok. Rzucanie nożem też by się przydało chyba te. To jest ciężko trafić ten nożyk, co ja mam teraz. To będzie trzeba zmienić. Tak. No jest okej. Rozstrzygnięcie. Pokonaj przeciwników, ożyw sojuszników, okej. Tłumacz, Game Masterze. Co mam robić w tym trybie? Możesz liczyć tylko na siebie i swoją drużynę. Walcz! Kurczę, te dwie bronie są identyczne. Ej, Jet, fucked up. Prawie. Jeszcze tylko minuta. Ale wolałbym serię. Co jest, Holender? Wolę serię, no. Sekund. To jeszcze nie koniec. Nie oddaj zwycięstwa bez walki. Końcówka! Dogrywka. To jeszcze nie koniec walki. Obejmujesz prowadzenie. Kurde, równo. Wszystko albo nic. Przeciwnicy wygrali na punkty, ale nie są niepokonani. Walczcie ponownie. Blisko.
Runda druga. Nie jesteście na prowadzeniu, ale możecie to zmienić. No, żyw, ożyw. Gościu, szybciej. O, słabo. Wygra. Masz 30 sekund. Tylko nie wystrzelaj wszystkiego od razu. Przeciwnicy zdobyli więcej punktów. Zwycięstwo należy do nich. Runda trzecia. Przeciwnicy prowadzą. Ale co z tego? Macie dużo nabojów. Trzeba się trzymać razem. To jest... Jeszcze tylko minuta. Nie oddaj zwycięstwa bez walki. Nie rozumiem, dlaczego mój granat mu tak mało zabrał. Ale okej. Okay. Słabo. O, ta broń jest daremna. 10. Każdy może zostać pokonany w sprzyjających okolicznościach. Pamiętajcie o tym i walczcie ponownie. Tuż bywa. Porażka jest znacznie lepszym nauczycielem ode mnie. Bywa, bywa. Stańcie znów do walki. Idźmy dalej. No nie jest łatwo. To jest PvP. Tutaj nie ma litości.
tak dostaliśmy. Zadania. Oj, słabo tam idzie z tymi zadaniami. Potyczki mecze w tego. Kończ mecze na wyjście starcia. W koniec przeciwników granatami. Dobra. Staccato. Let's go. Tegiel, tegiel. Let's go, let's go. To jest nasza trzecia gra, no to jeszcze mamy do rozegrania 4, żeby dostać fajny rewolwer. Ale spoko. Ugramy swoje. Ugramy swoje w tej grze. Powiem wam tak, gwarantuję to, że z czasem będę dobry w to. Potrzebuję tylko trochę czasu, no, jak wszyscy. Także nie denerwujcie się, jak przegrywacie na początku w grze PvP. Czy w takiej grze jak Destiny, czy w jakiejkolwiek innej. I też, nie wiem, może się mylę. Ale lejcie tam jakieś meta pierdolety. Najważniejsza meta to jest dobrze grać. Olejcie te wszystkie bzdury, te filmy, jakie macie mieć statystyki, jakie macie mieć bronie. Nie traćcie połowy życia na to, żeby farmić te bronie, żeby się sezon zaraz skończył. Nie. Po prostu nauczycie się dobrze grać. To jest podstawa. Żeby być, nie być gołosłownym, to po tej grze zbustuję sobie ten podstawowy karabin, jaki jest w tej grze. Ten podstawowy pierwszy. Szary. I będę nim grał. Tak. Tak uczynię. Ponieważ mam wrażenie, że on jest mocny. To nie zmienia faktu, no, że zawiodłeś troszeczkę na tamtym. Dobra, co tu mamy? No to niech liczy broń pokonaną w tyglu. Tak, to chcemy. Tak, pełni automatyczna. No i to mi się podoba. Migot? Normalnie. Czemu nie? Tu już mamy 57. Tu mamy co? No i spoko. 50-55. No to dobra, no to bierzemy ten karabin. I lecimy, no nie ma się co. 2-6. Okej, czekamy. Full auto, tylko i wyłącznie. Albo będziemy do nich walić, albo...
Luke jest potężny, no. Luke jest dosyć potężny. Mamy 56 minut streamka, no to myślę, że po tej grze chyba będzie trzeba zakończyć. Żeby to jakoś pociąć na YouTube'a. Może jutro dokończymy. W każdym razie... Z czym to się je? Więc... takie podsumowanie. To podsumowanie może po tej grze. Dla każdego nobka, dla każdego nowicjusza, noba, nobi, jak to zwie, jak ktoś chce zwać, będzie podsumowanie po tej grze. Jakie są moje odczucia odnośnie tej gry i odnośnie PvP? A myślę, że to ciekawe będzie. Bo na pewno jest ta gra bardzo zadowalająca, gdy grasz nią bardzo dobrze. Ale mimo wszystko, jeśli posysasz, tak jak ja teraz, i jesteś kiepski, ale coś tam robisz, to mimo to też jest wynagradzające. Ponieważ samo wykonywanie aktywności już ci coś daje. Zobaczmy. Zobacz, jak nam pójdzie teraz z bronią i pull-auto. Nie pieprzymy się, po prostu mordujemy. Lecimy po najniższej linii oporu. Sprzedawcy! Okej. Okay. Miejmy nadzieję, że nasz team będzie dobry, nas zbustuje i pomoże nam wygrać grę. Może kiedyś dojdziemy do tego poziomu, że my będziemy bustować innych. Niewykluczone. Niewykluczone. O, jak ładnie tutaj jest. Przetrwanie. No lubię przetrwanie. Przetrwanie jest spoko. Mądrze wybieraj bitwy i daj z siebie wszystko. Każda śmierć ma znaczenie. Zostały 3 życia. Minuta! Idziecie łeb w łeb! Ostatnie życie! Trzydzieści sekund. Czy wygrasz, czy przegrasz, to już koniec. Nie masz już więcej żyć. Wróg nie ma więcej żyć. Zniszcz go. Dziesięć sekund. Damn. Walcz
Nie, no nie ma szans. Ciężko było, no, ciężko było. Ale to jeszcze nie koniec. O proszę, jestem najlepszy w drużynie. Objął prowadzenie. Nie na długo. Zostały 3 życia. Ostatnie życie. Teraz albo nigdy. Minuta. O, jednego zabiliśmy, ale... W mojej drużynie skończyły się życia. Trzech tam było, nie? Wróg nie ma więcej żyć. Zniszcz go. Sekund. Obu drużynom skończyły się życia. Zakończ to. Teraz wszystko zależy od ciebie. Zniszcz ich. Powalone. Nie ma szans. To dobrze trafia z tego łuku. Ale to jeszcze nie koniec. No ładnie trafia z tego łuku. Od zwycięstwa? Nic to nie zmienia. Zmiażdż go. Masz rację, przyjacielu. Lecimy, planka. Robić. Zostały 3 życia. Takie mam dziwne uczucie, że ta broń troszkę za dużo obrażenia dodaje. O nie! Została minuta. Prowadzisz liczbą żyć. W drużynie przeciwników skończył się zapas żyć. Wykończ. Wygramy, wygramy, wygramy. Został jeden przeciwnik. Udało się. Zrównałeś przeciwników z ziemią. GG. Wróg jest o krok od zwycięstwa. Podstaw mu nogę. Zostały 3 życia. Życie. Teraz mamy go, mamy go, mamy go, mamy go.
idziecie łeb w łeb. Coś wspaniałego. Drużynie przeciwników skończył się zapas żyć. Wykończ. Nie masz już więcej żyć. Sekund. Obu drużynom skończyły się życia. Zakończ to. Został jeden rybak. Szlak, zabrakło mi amunicji. O Boże. Jest! Mamy to! Mamy to! That's good. To jest spoko. Zostały 3 życia. Ostatnie życie. O Jezu, 2 przeciwników. Behind you, dude. Strzelaj wszystkiego od razu. Nie masz już więcej żyć. Przeciwników skończył się zapas żyć. Wykończ. 10. Aż teraz ostatnią szansę, by wygrać. Pozostał jeden. Mamy to! Mamy to, chłopaki! We got this! Wierzę w to! Nie, no, co to? Przeciwnik przechwycił strefę. Koniec meczu! Seriously? Było blisko, było blisko. Każdy strażnik upada. Liczy się to, co robi. Nieważne. Było dobrze. Było dobrze, chłopaki. Dobra. To podsumowanie. Minęła godzinka streamka. Myślę, że zrobię z tego całkiem ciekawy film na YouTube. Więc przejdźmy do podsumowania. Patrzmy, jakie są moje odczucia w kwestii PvP takiego najprostszego, czyli tygla. Czyli rozgrywki 3x3, takiej najprostszej. Słuchajcie, jeśli macie dystans i nie boicie się po prostu wychodzić i ginąć, to ta gra jest spoko. Bez względu na to, czy ktoś was wykeruje, czy ktoś was pociągnie do przodu, jesteście w stanie coś zrobić. Ja też podchodzę do tej gry od strony takiej, no wiecie, od strony takiej,
takiego gracza, no... od strony gracza casualowego. I co? I podoba mi się to. Strażniku, daj temu wyraz w walce. Miejmy nadzieję, że wytrzymałością dorówna tobie. Wygraliśmy parę razy. Było miło. Pomógłbym ci, gdyby te młokosy potrafiły się same o siebie zatroszczyć. Myślę, że... że gra jest warta świeczki, że tak powiem. Z całego systemu napływają raporty o zniszczeniach. Rdzami mi szaleją. Jaki dostaliśmy progres? Taki średni, bym powiedział. Ale jednak... Wiem, że nie narzekasz na brak zajęć, ale Tygiel na gwałt potrzebuje doświadczonych strażników. Mamy pelerynę chwałę. Okej. Okay. W każdym razie, podsumowując... Muszę zarządzać całym tyglem strażników. Nie każ mi czekać. Celów nie brakuje. Czerwony Legion i nie tylko. Na pewno fajnie spędziłem czas. W tyglu zagrałem sobie... ile gier? 4. Czyli zostały mi 3 gry w tyglu, żeby dostać jakiś tam poziom rozgrywki. I znaczy jakiś tam swój MMR. Robisz co do ciebie należy. No i było miło. Wiem też, że te pozostałe rozgrywki są ciekawsze niż same gry 3 na 3. Ale może dla każdego coś dobrego, ok? W każdym razie, no gracie, nie gracie, patrzcie, dostaliście tutaj różę, rewolwer. Czego chcieć więcej? Spędziłem miło czas, mam nadzieję, że wy też spędzicie. Mieliśmy kilka ciekawych akcji, kilka zabójstw fajnych. Trochę się pouczyliśmy gry. No i tyle, no. I dziękuję wam bardzo. Jestem głodny wieści, strażnik. Wejdę sobie na postać moją. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Robisz co do ciebie. Mam nadzieję, że dało... potrzebował nowych wojowników. Dobra, zamknij się już, chłopie. Mam nadzieję, że... podobało się wam i że sami podejmiecie decyzję, czy chcecie zacząć w tą grę, czy nie. W każdym razie ja polecam, ponieważ spędzam tu naprawdę miło czas. Naprawdę, szczerze, patrzcie na tego typa. Kiedyś może być tak jak on. O, dobra. Ale Czerwony Legion wciąż istnieje. Możecie być tacy jak on, możecie być tacy jak chcecie. Dziękuję uprzejmie za uwagę, no i życzę wam miłego dnia, miłego tygodnia. Pamiętajcie o łapka w górę, subskrypcjach, no i tyle. Kłaniam się wam nisko, ja, Ghost Phoenix, 38-letni koleś, który lubi sobie postreamować gry komputerowe. Do zobaczenia, cześć.